apteka i w aptece też można kupić zabezpieczenia, co nie jest super popularne ze względu na to, że ludzie... Kup książkę Ludzie Drogi i ciesz się podróżą przez czarny ląd. Wejdź na jaktodaleko.pl. Dzień dobry, witam z miejscowości Bola. Proszę zobaczyć, jak wygląda widok z okna. Ale piekło. Normalnie na tej, bo to jest wyspa i tutaj na tej wyspie jest tak dużo ludzi. Ta wyspa jest autentycznie przeludniona. Restrykcje tutaj, w którym mieści się to miasto, jest około 2 miliony ludzi. A ten dystrykt to jest normalnie taki malutki, że szok. Tutaj z widokiem na sąsiada, bo tutaj jakiś gość ma w ogóle ten... mieszkanie. Jak wyjrzałem z rana, to on sobie się chodził i drapał po jajcach. I się wystraszył trochę. Już tak zajrzałem i widziałem to. Kierownik zawsze patrzy. Idziemy. Nie, no ten ziomeczek, zobaczcie, wchodzi po drabinie. Ta drabina powinna być troszkę dalej odsunięta na dole, żeby był lepszy punkt podparcia. W klapkach. Ja nie jestem elektryk, ale pewnie też powinien mieć jakieś rękawice, żeby go w razie czego nic nie kopnęło. Wszystko na suchara. Nie ma, że ten. Elegancko, tu dotknął, tam dotknął. Ale będzie. Typa spali w sekundę. Oj, tutaj jest piekło, ja cię kręcę. Zobaczcie, jak chaotycznie te tuk-tuki przejeżdżają. Recepcja taka nieduża. Miejsce, gdzie można posiedzieć, coś zjeść. Ładne, przyjemne. Mikrofalówka. Pierwszy raz widzę w Bangladeszu mikrofalówkę. Dobra, idziemy na śniadanie z moim ziomkiem. Przysmak z Woli, przysmak z Bangladeszu. Ryż wysoko prażony, w sensie prażony. No i koleżka tutaj takie kawałeczki małe robi. Oczywiście słodki. Znacie ten ryż, nie? Patrzcie, z muszkami od razu. Fajnie. I na takie reklamówki się kupuje. Później się na chacie szama, a później na dentystę hajsu brakuje. No bo dużo cukru, tanie, dużo cukru, ale ząbki się psują. Pół kilograma tego cuda kosztuje około 2,80 3 zł, coś takiego. Jajka będziemy jeść. Wpadamy tutaj. Tutaj chłopaki coś jedzą, biryani. Chłopaki najpierw przynieśli chlebek. To się nazywa roti. Ale smaczne, co? Powiem wam. Ciepły chlebek. Co on tam harczy? Co ty harczysz, ty? Ciepły chlebek. Pyszne. U nas się je bochanek chleba, a u nich się je roti. Koleżka przyniósł wodę. Kranuwa. Kranuwa, nie? Yeah, you can't drink this. I can. No. Bo później będzie 2 tygodnie bangladeskiej zemsty. Ale najlepiej, mówisz tak, czy to mineralna? Mówią mineralna. No i się nie mylą, nie? Bo tam są minerały. No ale jest to woda z kranu wciąż. Niestety. Jajko bez przypraw i jajko z przyprawami. Proszę bardzo. Zamówiliśmy po dokładce. Szczęśliwi. Full energy. Come on. No kurde, zobaczcie. Ale ziomek pączków bangladeskich przyniósł. Na głębokim oleju. Koleżko, trzeba zapytać, ile? 130. Co to jest? What is this? Oh, this is we call kochu. Kochu to eat? Yeah, kochu to eat? This is like a vegetable. A vegetable.
Kociu. Translate, what is this in... Apteka. I w aptece też można kupić zabezpieczenia, co nie jest super popularne, ze względu na to, że ludzie się po prostu, moi drodzy, wstydzą tutaj, żeby przyjść i kupić. Dlatego też tak często są nieplanowane ciąże. Szukria. Każdy każdego zna. Jeśli znajomy aptekarz wie, że nie masz żony, a kupujesz zabezpieczenia, to coś nie gra. I może po prostu podkablować. Dziewczyny na zakupkach. O coś tutaj może jakieś kawika C. A, takie ten. Kalcjum, witamina. Nie, multiwitaminę szukamy. Słuchajcie, dieta jest tak uboga, ze względu na to, że człowiek je mało takich wartościowych rzeczy. Trzeba by było jeść bardzo dużo owoców, no i to jest do zrobienia, ale jak to się mówi, bardzo mocno po kosztach, bo jeżeli przychodzisz z białasem do tej na wyspie kupować owoce, o kurde, słuchajcie, moi drodzy, to cena jest 3 razy droższa za pomarańcze, drożej niż w Niemczech. Humor mi wrócił, energia mi wróciła i teraz taki mały śmieszek w kraju muzułmańskim, w którym 95% to muzułmanie przybierzeli do Betlejem, grając w 40-teczku. Fała na wysokości. No właśnie, pośpiewali. Nora numer 17. Trochę odpoczynku i ruszamy na prom, żeby przeprawić się przez rzekę, żeby przeprawić się na kolejny brzeg i ruszyć dalej w podróż. Zmywamy się z hostelu, lecimy na prom. Trzymajcie kciuki, żeby był dzisiaj. Teraz wszystko jasne. Czemu tak dużo ludzi? Salam aleikum. Czemu tak dużo ludzi tutaj? Ze względu na to, że tutaj znaleźli złoże gazu ziemnego, moi drodzy. No i tak to się wszystko zaczęło. Jest gaz, są ludzie. Bo jest gaz, jest energia, moi drodzy. Tutaj jest kilka szpitali, a jeden z takich popularniejszych to jest, moi drodzy, szpital na gruźlicę. Dość powszechna choroba. Często w Bangladeszu na filmach możecie słyszeć, jak ktoś harczy. Jak ktoś próbuje flegmę wydusić z siebie. I to jest bardzo często objaw gruźlicy. Gruźlica przejawia się takim, wiecie, jak we flegmie masz w ogóle krew, czy też po prostu masz... Okej, koleżę kupił te... Ryż prażony. Ucieszony, bo dużo. Ale dobra, wracając do tematu. Gruźlica jest powszechna tutaj bardzo. No i na przykład ludzie mają coś takiego, że w ogóle jak kaszlają, to wiecie, nie zasłaniają też buzi. Ale na szczęście zakażenie jest, zakażenie jest bardzo niskie, bo 2-3% i... Czyli jak na was 100 osób kasznie, to tylko z 2-3% osób można się zakazić, prawda? No dokładnie. Chciałem zapytać, powiedzieć, że ogólnie nie ma żebractwa, ale wszędzie, gdzie są ludzie, jest żebractwo. W tym jednym mieście tylko i wyłącznie, moi drodzy, jest około 50 tysięcy ludzi, bo to jest taka wyspa, taki dystrykt. Dookoła jest, tak jak wspomniałem wcześniej, prawie 2 miliony. Ale na szczęście na takich małych wysepkach, no to ludzie często nie są tacy natarczywi. Elo, dziku! Sorry. Plecak postawiłem na tym lipa. Badajcie na kierowcę. A kuku! Ja autentycznie po tej podróży, to ja powinienem na jakąś wyspę bezludną dotrzeć, odpocząć, wziąć po prostu i być sam przez miesiąc. Jest tak dużo ludzi, że autentycznie mózg wysiada. Badajcie na to, tego jeszcze nie widziałem. Jak to ściągnąć? Można? Kierowniku?
Fajne, to okej, okej, okej. Witam bardzo serdecznie wszystkich czytelników. Jak to daleko będziemy jechać dzisiaj na prom? Zapraszamy do tuk-tuka, moi kochani. Będziecie mogli się przejechać z kierownikiem i z koleżką naszym. Pozdrawiamy wszystkich z Bangladeszu. Przekazana. Tak, ale tyłem, tyłem. Super. Nie, ziom. Wyluzuj. Dawaj, młody. Jest klient. Podstawa to dobry marketing, moi drodzy. Rykszarze dużo nie zarabiają w ciągu dnia. Okej, takim tuk-tukiem tysiaka może zbić. Tysiak to jest jakieś 40 zł, a takim wariatem no to może mniej więcej 20-25 zł zrobić. Elektryczny. Tutaj z koleżkami rozmawiamy o życiu, o sprawach codziennych. Angielskiego nie znają, bo jak co druga osoba tutaj to analfabeci, moi drodzy, to o angielskim zapomni. Ale pieniądz to liczyć umieją często. Koleżka pracuje na załadunku łodzi, a kolega jest studentem. Jakoś leci. A teraz weźmy polski system przedsiębiorczości. Kupuje klient takiego tuk-tuka. Zarabia 1000 tuków, zarabia 1000 taka na dzień. 18% dochodowego, czyli 180 taka musi dla rządu oddać. Później jeszcze prowadzenie działalności, ileś tam. No to praktycznie będzie pił wodę i jadł chleb suszony. Ale tutaj na szczęście kupujesz takiego tuk-tuka, moi drodzy, i normalnie sobie pracujesz, robisz hajs, zarabiasz 1000 wpada ci do kieszeni. Gdyby ci ludzie pracowali w tym samym systemie w Polsce, to moi drodzy, chodziliby nadzy i głodni. Dziadka pyta, czy widział obcokrajowca wcześniej. I koleżka mówi, Dace widział trochę obcokrajowców, ale tak tutaj to nigdy nie widział. Hajs. Koleżka stówę dostał, no i nerwy, no. Dzięki. Dobra. Powinno być 40, jest 40, dobrze jest. Idziemy na prom. Po 30 od łebka. Idziemy dalej, moi drodzy. Chyba się załapiemy na prom, bo jeszcze nie załadowany. Młody żebra. How much banana here? 10 per piece. 10 per piece. Słuchajcie, za taki malutki pierdyk 10 tu taka, czyli 50 groszy na ichniejsze warunki. No, thank you. Na ichniejsze warunki taki pierdek. To jest bardzo dużo, bardzo dużo. Patrz, jak kolega sobie radzi z proszeniem. No nie przesadzajmy. Bo wezmę pistolet. I co tam, mordo? Co tam, dziku? Ja już stary wyga jestem, dziku. Ja już wiem, jak sobie z nimi wszystkimi radzić. I teraz wszyscy razem jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Nie znają. Mordo, nie znają tego tekstu. Mam nadzieję, że wy, kochani, znacie tekst, bo to jest bardzo ważne. A my czekamy na prom. A jada.
Czajcie? Mama dzwoni. Dawaj dziku. Chciałem bekę zrobić. Z mamcią pogadać. Mama nie rozumie po polsku. Nie rozumie tego. Kielogra. Czekamy z ekipą. Tutaj czy autostop, czy prom i tak czekasz z ekipą. Tam były takie drogie, ale małe. A tutaj są w przystępnej cenie, ale większe. Weźmiemy na drogę, bo będziemy płynąć. Daj tutaj reklamówkę. Będziemy płynąć 3 godziny. Potrzeba mieć trochę jedzenia. Elegancko. Najpierw pakują ciężarówki, 3 godziny drogi, a później pakują ludzi. My idziemy tam na górę. Sobie usiąść Elocha. Gdzie mój kierownik? Gdzie kierownik wydziału? China. Kierowniku! Ja z Chin pochodzę! Dawaj, ładujemy! Mordo, dawaj, ładujemy! Znalazłem kierownika, wchodzimy na górę do działu posiedzenia dla pasażerów. To jest kafeteria. Mały sklepik. Miejsce do zjedzenia. Siedziska, deska zbita. Jest gdzie usiąść przyjemnie. Siemandero, salam aleikum. Koleżka. Tutaj pokazuję zaraz z okna, jaki widok. Pierwsza klasa okna, nie ma rzecz jasna, cyrkulacja powietrza. Cud, miód. Bangladeski Titanic. Nie jest źle. No ładnie, nie? 30 kilometers. 30 kilometrów płynięcia, moi drodzy. Tak szeroka rzeka. What the name of the rzeka? Megram. Mekna. Rzeka nazywa się Mekna. Nie mogę za cholerę zapamiętać tej nazwy. Mekna. To jest rzeka, która leży w delcie Gangesu i Brahmaputry. Przepotężna. Master Bridge to jest miejsce, gdzie jest kapitan. Zablokowane. From there. Tam jest jeszcze jedno wejście ponoć. Koleżka bilet sprzedaje. Tutaj będzie trzeba zapłacić. Studencki dla niego. Ja już student nie jestem, bo ja jestem magister. Zaliczony. Studencki będzie? Possible? Not possible. Bo się nie ogolił się, to studenckiego nie będzie. No nic, zapłacimy za 2 nie studenckie. Chyba nie będzie studenckiego. Dostaliśmy obniżkę, kolega dostał obniżkę. 50, ja zapłaciłem, on zapłacił. Ja 50 i on 50, czyli tam 2,50 za prom. No i elegancko, no tak się żyje, no, koledzy moi. To jest kierownik od obniżki, to jest koleżka nasz u nas. Jak ktoś siedzi w telefonie, z lewej, z prawej ktoś mu zagląda, to jest niestosowne. A tutaj jest w zupełności normalne. Tak zwana społeczna kontrola. A koleżanka na brzegu, co siedzi, ta, którą widzicie z dziedziusiem, 19 lat. W ciąży zaszła przed 18, z tym delikwentem po jej prawej. I życie płynie. Tak patrzę sobie na tą dziewczynę i myślę, że ona jest zbyt młoda na to, żeby być matką. Że ona jeszcze potrzebuje czasu na to, żeby pożyć. No bo rodzicielstwo to nie jest takie proste. Rodzicielstwo to jest wiele wyrzeczeń, moi kochani. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. I nie ma co się oszukiwać. A wiecie, że w ogóle w delcie Gangesu i Brahmaputry migrowali też, znaczy przemieszczali się na łodziach też piraci? To jest dość ciekawe, nie?
O tym się nie mówi. A tak było. Co się okazało? Okazało się, że ten prom płynie okrężną drogą. Wiecie czemu? Bo mielizna jest. I wyobraźcie sobie, że ono pływa i godzinę dłużej płynie. Dopiero teraz gość tam wytłumaczył. Ale wyobraźcie sobie, że w tamtą stronę 65 km już jest Zatoka Bengalska i moi drodzy, też co jest? Też jest Ocean Indyjski. 65 km niespełna. Zobaczcie, jaki to jest kanał przerzutowy. Idą miliardy towarów. Zobaczcie, wszędzie łodzie. Tankowce, nie tankowce, pasażerskie, nie pasażerskie. Łodzie transportujące kruszec, łodzie transportujące piasek. Buty zdejmuję, bo do kabiny wchodzę. Tutaj dziadzia prowadzi. Dziadzia kierownik, dyrektor. Tutaj cały boss prowadzi. Że ma cały ten do prowadzenia. No i wie jak co i jak. Tutaj cała maszyna. Steering. Tutaj też. Sters. Wow. Ale kurde ogarnia. Tutaj kompas. No zobaczcie, światła, nie światła. Tu koleżka widać. Are you did you study? Did you study this? Yes, I started this. Really, on the Dhaka University? National University. Nestor. From National University. National. Yeah. He's very young. 30 years old probably. 25. Zobaczcie, 25 lat i koleżka już siedzi za sterem. Tutaj, żeby mnie nie było, to koleżki by nie wpuścili niestety. You can go this way also. Słuchajcie, przyjdziemy teraz na górę. Ja wam pokażę. Pokażę wam. Proszę bardzo, VIP-owski pokład. VIP-owski. Płyniemy teraz dla zainteresowanych 4,5 knota. Szybkość. Tutaj mamy maszynę Ahuja. Nie wiem co to jest za firma. Nie wiem czy ten. Czy widzieliście. A mikrofon, z mikrofonu ogólnie. Ale gościu też mówi, że ten, że praca tutaj, praca jako sternik, to jest praca rządowa. Koleżka już jest 50 lat sternikiem tutaj. No i tutaj koleżka właśnie powiedział, że jako sternik w takiej robocie rządowej na promie, to jest bardzo dużo takich dodatkowych ulg. No właśnie. Więc tutaj kolega się przyucza, studia skończył, a tutaj jest cały kierownik, kapitan. No, patrzy, jak on sobie radzi. Rozmawiam z ziomkiem, podpytuję go troszkę. On teraz skupiony, bo do kanału wpływamy, żeby się nie wykoleić, jak to się mówi. Ale pytam go, jak dostać taką robotę. On mówi, że on studiował, ale inny kierunek w ogóle. I na dobrą sprawę roboty nie było, więc zrobił kurs. Kurs trwał 6 miesięcy na sternika promowego i kosztował około, no właśnie, jak myślicie, ile kosztował? Ile 6 miesięcy kursu na sternika moto... Zaczynamy to. Sternika promu, ile kosztował kurs w Bangladeszu? No, 3. Pomyśl jakąś liczbę. Okej, okay, już mówię. Więc 6 miesięcy kursu kosztowało około 3000 zł. Niedużo, prawda? 3000 zł. Biorąc pod uwagę, że robota bardzo dobra, bo rządowa. A jak robota rządowa, ten ziomek, który jest kapitanem, który siedzi tam na końcu, to on już pracuje 50 lat tutaj, czyli jest dobrze. Czyli wszystko się zgadza, hajs się zgadza.